W programie Witaj Wielkopolsko, czas na kolejny temat, kolejną rozmowę. W studiu jest już ze mną gość, pani Alicja Janczak, architekt, która nadaje życie, drugie życie kurtkom. I właśnie teraz o tym porozmawiamy. Pani Alicjo, jak to się stało, że kurtki, że malowanie i dlaczego od koni? Tak, historia jest, nie wiem, czy jakoś wielce wyjątkowa, ale to malowanie mi towarzyszyło i ten ogień tworzenia był ze mną od zawsze. Jako mała dziewczynka malowałam te konie, no, to było coś, co mnie pasjonowało i zostało mi właściwie do dziś, bo jeżdżę nadal. Ale jakby to był punkt, od którego wyszłam i maluję kurtki, to dlatego, że mam w sobie taką potrzebę twórczości, dawania światu jakichś wartości. A tak jak w architekturze, to projektowanie wnętrz wiąże się z tym, aby otaczać ludzi pięknymi rzeczami, pięknymi przestrzeniami, fajnym designem, bo wierzę, że to wewnętrznie wzbogaca, daje nam przyjemność. Tak kontynuacją tego podejścia jest to malowanie kurtek, czyli właściwie obrazów, sztuki, która przenika do naszej codzienności, która wychodzi na ulicę. No, w dobie fast fashion, gdzie te trendy się bardzo szybko zmieniają, wiąże się to z słabej jakości materiałami, mam wrażenie, że na ulicach jest jednakowy tłum. I ja jakoś tak nie mam sobie tej zgody na to, dlatego proponuję stworzyć swój własny styl przez personalizację takich ubrań, przez pokazanie światu swoich pasji, tego, co kochamy robić, co nas interesuje, żeby się wyróżnić z tego tłumu i po prostu jakby no, opowiedzieć światu swoją historię, bo dla mnie moda to jest właśnie takie opowiadanie historii o sobie. Uzewnętrznienie tego, a jeśli chcemy taką historię namalować, to pani potrafi namalować wszystko i mówimy tylko o kurtkach jeansowych, czy o innych również? Oczywiście malowanie jest ze mną bardzo długo, także szlifuję swój warsztat już od dawna. Zaczęłam go na studiach architektonicznych, tam miałam lekcję rysunku. Tam się nauczyłam podstaw proporcji, podstaw dobierania kolorów, ale oczywiście pomimo, że jestem architektem, jest mi łatwiej. Ja wierzę głęboko, że każdy z nas może taką rzecz stworzyć. To jest kwestia zastosowania odpowiednich trików, technik, których zresztą uczę na swoich warsztatach i stworzyć po prostu swoją wyjątkową rzecz. Także pytanie, które się rodzi prawdopodobnie w głowie teraz u kogoś, a co jeśli ja nie umiem rysować, jest zupełnie bezzasadne, bo tak samo mówią dziewczyny, które przychodzą do mnie na warsztaty, że nie potrafią malować i co dalej, a potem się okazuje, że na samym końcu powstają cudne dzieła ku zaskoczeniu wszystkich i radości, że jednak mogę i mam swoją rzecz, a mało tego, co jest jeszcze dla mnie ważne, to my używamy rzeczy, które już są, czyli nie generujemy odpadu kolejnego, jakby dodajemy swoją ekocegiełkę do dbania o naszą planetę, co jest dla mnie dosyć istotną kwestią, bo ta zmiana mojego podejścia do mody, oczywiście związana z jakimś przełomowym doświadczeniem, może od razu o tym opowiem, jest to związane z moją przeprowadzką z ostatnimi czasy, kiedy to spakowałam wszystkie swoje rzeczy z szafy i nagle okazało się, że mam, teraz się trochę ciężko do tego przyznać, ale 15 czarnych spodni tych samych i pomyślałam sobie, jakie to marnotrawstwo i dlaczego ja tak dużo kupuję, z czym to się o wiąże. O podobnym kroju, o podobnej długości, tak, bardzo, dokładnie tak. Bardzo zbliżonych do siebie. Dokładnie tak, to był taki moment przełomowej refleksji, że nie, chcę inaczej, chcę wykorzystywać to, co już mam, bo właściwie mam już wszystko, a że jestem, znaczy boję się nudy i nie znoszę stagnacji,
to te rzeczy, które mi się już opatrzyły, postanowiłam po prostu przerobić. I tak zaczęła się ta przygoda z malowaniem na kurtkach. Ponieważ niestety będziemy się zbliżać do końca naszej rozmowy, ale muszę jeszcze zapytać, jak taki proces twórczy wygląda? Ile trwa malowanie jednej takiej kurtki? Oj, proces twórczy jest bardzo wciągający i poruszający, do tego bym mogła opowiadać o tym długo, ale tak na szybko, no to jest dosyć czasochłonna praca, bo to jest jednak rękodzieło. Także no, przygotowanie takiej kurtki wraz z projektem, z poznaniem osoby, która do mnie się zwraca o wykonanie takiego malunku, no to jest powiedzmy od 1 do 4 dni nawet, plus wysyłka, personalizowanie kartonu, bo to i tak bardzo szybko, spodziewałam się jednakże dłużej. No, dla mnie jest to dosyć angażujący proces, na pewno, wydaje tak. mi się, że wystarczająco długo, żeby stworzyć coś wyjątkowego. Tylko się cieszyć, że można takie rzeczy zamawiać, że można dawać drugie życie ubraniom, kurtkom w tym przypadku. Można się do pani zgłosić, każdy może napisać i Oczywiście. Poprosić o taki Serdecznie projekt zapraszam. Indywidualny. Można moje profile znaleźć na mediach społecznościowych, tam jest więcej zdjęć, więcej inspiracji. Są zaskakujące projekty, więc... Zapraszam, proszę stawić serduszko, będę wiedziała, że zostałam znaleziona, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że wielu z nas to zrobi. Pani Alicja Janczak, architekt, która w taki sposób właśnie daje życie, drugie życie kurtkom, rzeczom. Bardzo dziękuję za wizytę w dziękuję programie również. Witaj Wielkopolsko. Powodzenia, życzymy i dużo pracy. Dziękuję. To z pewnością na korzyść dla środowiska przede wszystkim będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak właśnie wygląda tworzenie kurtek. Pani Alicja była naszym gościem.